Cześć moi drodzy, niech ten krótki filmik będzie wstępem do naszej serii kolejnych poniedziałkowych opowiadań. Tym razem mam dla was Zgrozę z Dunwich, już pewnie widzieliście pierwszą część, a teraz będzie pozostałych 5 części. O co w tym chodzi? No generalnie od czasu do czasu w poniedziałki czytam sobie jakieś opowiadania, dzieląc je na części, żeby możliwie mieć jasny ogląd sytuacji. Wy możecie je proponować, tak jak tutaj w cytacie zaproponował je jeden z widzów, co możecie zobaczyć o, tu na dole. Także zapraszam gorąco na film i już nie przedłużam. Miłego oglądania. Hej, hej. A więc przychodzę do was z kolejnymi opowiadaniami, które przeczytałem w ramach naszych cotygodniowych spotkań, w których oczywiście opowiadam wam o książce, którą polecił mi jeden z moich komentujących. Oczywiście, jeśli mielibyście do polecenia jakieś naprawdę fajne książki, a zwłaszcza zbiory opowiadań, to chętnie po nie sięgnę. Także zapraszam na kolejne 3 opowiadania Lovecrafta z cyklu Zgroza w Dunwich albo ze zbioru opowiadań Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści wydane przez wydawnictwo Vesper. Zapraszam. Tym razem sięgnąłem po W górach szaleństwa, Szepczący w ciemnościach i Zgroza w Dunwich. Czytając je tak raz na 2 tygodnie, jestem oczywiście w stanie już jakby nadrabiać, bo mam teraz bardzo dużo książek sponsorowanych. Tak, teraz mam na przykład Uznanie, które wleci już jutro. Także no, jest to ciężka sprawa, żeby po nie wszystkie sięgnąć. I no wiadomo, no jakby trzeba mieć dobrą prędkość czytania. Pierwsza opowieść, Zgroza w Dunwich. Wszystko było dokładnie takie, jakie chcemy. Czyli jest to opowieść o tytułowym mieście i o tym, że jest tam bardzo dziwna rodzina, która, w której jest jakaś taka dziwna, zasuszona matka, jakiś taki dość przemocowy ojciec i ich syn Wilbur, który wygląda jak był właśnie jakiś trochę z innego świata. No i ta trójka mieszkająca na bodajże na jakimś wzgórzu jest dość niepokojąca i tam po prostu inni mieszkańcy Dunwich średnio dobrze to znoszą, a równocześnie chyba mamy tam perspektywę, z tego co pamiętam, jakiś tam doktora Armitrage'a i kogoś jeszcze, który prowadzi śledztwo właśnie w sprawie tych ludzi. No i oczywiście w trakcie jest bardzo fajny klimat, czyli standardowo pojawia się Necromicon szalonego Araba Abdulla Al-Hazreda, który no wydaje mi się, że jest pewną stałą uniwersum Lovecrafta. Także propsy za to. Ja gdzieś już kojarzyłem tę opowieść z jakichś tam takich książeczek z cyklu Straszna Historia i to tam były różne poboczne, które opowiadały o horrorach czy o czymś takim i tam była chyba ta opowieść Lovecrafta. No i tam dalej były też te Yog-Sothoth, tak, tutaj pojawiały się te takie chanting, takie okrzyki powiedzmy. I była to bardzo dobra opowieść. Jak widzicie,
Oceniłem ją na 10 na 10. Jest dość długa, ale nie chcę wam za dużo zdradzać. Niemniej bardzo polecam. Szepczący w ciemności z kolei. Tutaj sobie już nie zaznaczałem żadnych cytatów. Również pojawił się Necromicon. Ale tutaj chodziło chyba o to, że było dwóch przyjaciół. Jeden mieszkał w gdzieś tam, nie wiem, gdzieś tam po mieście się ruszał, znaczy po Stanach się ruszał, a drugi mieszkał w mieście Vermont. I zasadniczo przez większość czasu oni nawzajem do siebie wysyłali listy. I ten z Vermontu badał taką sprawę właśnie jakichś stworów szepczących w ciemności, które gdzieś tam się pojawiały. No i z upływem opowiadania coraz bardziej te listy zaczęły być dziwne i to wszystko doprowadza do tego, że nasz ten główny bohater, który właśnie jest odbiorcą tych listów, postanawia przyjechać do tego miasta i dzieją się rzeczy, o których oczywiście nie mogę powiedzieć, żeby nie zdradzić. Zawsze jak patrzę tak na filmach, to oczywiście patrzę na ten monitor, na którym mam wszystko tutaj śledzę, że tak powiem. Też oceniłem na 10 na 10 i polecam. Jeśli chodzi o W górach szaleństwa, czyli ostatnią opowieść, to bardzo mgliście ją pamiętam, ale nie bez powodu, ponieważ nagrałem recenzję o W górach szaleństwa i oceniłem ją na 6 na 10. Tam były W górach szaleństwa i inne opowiadania. Nie wiem, czy rok temu, czy ile. Wrzucę link. Myślę, że nie będę wrzucał fragmentu tej recenzji, ponieważ no, po prostu byłoby to takie przedłużanie sztucznie tego filmu. Po prostu, jeżeli jesteście ciekawi, to zerknijcie sobie na tą recenzję i dajcie znać, co o tym sądzicie. Z tego, co pamiętam, fabuła tej opowieści polegała na tym, że do Arktyki albo Antarktydy, nie pamiętam, czy to był biegun, czy raczej południe naszego globusa, udaje się jakaś wyprawa, no i ono tam spotyka całe miasta, jakieś stworzone przez nieznane cywilizacje, no i niewiele osób oczywiście z tej wyprawy wraca. Ale czemu to mi się tak nie podobało? Czemu uznałem, że to zupełnie nie siadło? No to po to już musicie się dowiedzieć, tego się już musi dowiedzieć w tej osobnej recenzji. Ja zostawiam to na 6 na 10. No i teraz, jak możecie zobaczyć po zakładkach, zostały mi już ostatnie 3 opowiadania, które się ukażą w 13 października. No i jeśli chodzi o dalszy przebieg tutaj moich jakichś konkursów i tak dalej, to zachęcam was jeszcze do środy do brania udziału w głosowaniu i komentowaniu na karcie społeczności, a będziecie mogli wziąć udział w losowaniu bonu do Empika, który się pojawi, którego losowanie się pojawi bodajże 6 października, także już lada moment. No i potem to będzie cyklicznie co miesiąc do końca roku się działo. Także zachęcam i was zapraszam. No i myślę, że to tyle w tej króciutkiej recenzji. Raczej prawie wszystkie opowiadania tutaj polecam. Rzadko które trafia się kiepskie w ramach tego zbioru, więc myślę, że raczej jego ocena będzie dość wysoka. Także dzięki. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć. I to wszystko, moi drodzy. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Zachęcam was standardowo do lajkowania, subskrybowania i udostępniania. A na końcu możecie jeszcze wejść i posłuchać, o co chodzi z moją współpracą z Markiem Malmanem. Dzięki, cześć.
Cześć, witam Cię w najgłębszych odmętach mojej recenzji. To jest, jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem Ci o książce, następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę, a także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem Cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfisz, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powie Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tą recenzję. Obiecuję, że po kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz. Tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię fantazy Król Myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfisz, mikrozespół do wielkich zadań, zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek, ja także tutaj sugerując się tymi recenzjami pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na stronach księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jak również moje skromne, te z serii filmów, które prezentuję nadal na swoim kanale W Świecie Króla Myśli, z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę księgarenki Marfisz. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.